Dzień dobry. Dzisiaj przed nami spotkanie poświęcone bardzo specyficznemu fotografowaniu krajobrazu. Otóż chciałbym Państwu pokazać cykl zdjęć, które można byłoby połączyć pod wspólnym tytułem jako krajobraz naznaczony, krajobraz zniszczony. Odwołam się w dzisiejszym wykładzie do kilku dużych projektów fotograficznych. Przede wszystkim do projektu fotograficznego Sally Man, Deep South, Południe. Sally Man wykonała długi cykl fotograficzny, link macie Państwo w opisie dzisiejszego wykładu, gdzie odwiedzała miejsca związane z wojną secesyjną Stanów Zjednoczonych. W tych obrazach dokonała niezwykłej syntezy, gdzie te zdjęcia nie przedstawiają, chociaż były robione w konkretnych miejscach, ale odwołują się bardzo mocno do wyobraźni, do tego, co gdzieś my możemy nazwać podróżą w czasie, do wyobrażenia sobie o tych minionych bitwach. O tym powiem jeszcze więcej. Odwołam się też do projektu amerykańskiego fotografa, który zdjęcia wykonywał w Polsce, Silent Places. Są to zdjęcia robione w miejscach związanych z diasporą żydowską w Polsce, w miejscach, które tętniły życiem przed II wojną światową oraz miejscami zagłady. Odwołam się również do polskiego fotografa, który już nie żyjącego, do Bogdana Konopki, który tworzył nie tylko w Polsce, ale też we Francji, i do jego przepięknego albumu Rerum Natura. Natomiast też pokażę zdjęcia, które możemy robić wokół Białegostoku, które też robiłem sam. Także zapraszam Państwa na wykład ilustrowany slajdami, który będzie opowiadał o tym krajobrazie naznaczonym, też bazując na tym, jak fotografia krajobrazowa się rozwijała. Także zapraszam na pokaz slajdów. Mamy rok 1844, czyli zwróćcie uwagę Państwo, jest to pierwsze dziesięciolecie historii fotografii. Fotografię jeszcze próbuje różnych technik. Powstaje pierwszy album fotograficzny, Pencil of Nature, Foxa Talbota, jednego z twórców procesów fotograficznych. Talbot stosował negatyw papierowy, który powstał przez nasączenie solami srebra, chlorkiem srebra, zwykłego papieru. Ten papier był montowany w aparacie, naświetlany, dawał obraz odwrócony. Później to odwrócenie należało powtórzyć przez przyłożenie tego negatywu do kolejnej kartki papieru, naświetlenie promieniami słonecznymi i dawał tego rodzaju rzeczywiście ciemno-brązowego tonu fotografię. Ten album jest albumem niezwykłym, gdyż skoro nie istniały jeszcze wtedy metody powielania fotografii, w sensie publikacji, poligrafii, w związku z tym w tym albumie zdjęcia były ręcznie wykonane i zamontowane. To są pierwsze fotografie, które uznalibyśmy za fotografie krajobrazowe zrobione w Wielkiej Brytanii. No, pamiętamy, że we Francji Daguerre też przedstawia Francuskiej Akademii Nauk pejzaże Paryża, to słynną ulicę wyludnioną z Pucybutem. Tutaj mamy bardzo podobne tematy, weduty miejskie, ale też tego rodzaju sceny, które jeżeli przyjrzymy się całości, a album możemy sobie znaleźć w internecie bez kłopotu w projekcie Gutenberg, gdzie są zdigitalizowane wszystkie starodruki, to poza tymi kartami, które tutaj przedstawiam, pojawią się też zdjęcia, kompozycje
tak zwanych martwych natur, zdjęcia, gdzie widzimy, że dobór przedmiotów jest dosyć specjalny. W związku z tym to każe nam przewidywać, przypuszczać, że te zdjęcia nie do końca są tylko zapisem tego, co było przed aparatem. Wielokrotnie jakby ten wybór tematu jest ważki dla treści. Pierwszy album fotograficzny i pewne sugestie treści się pojawiają, ale idźmy dalej. Jak wspominałem, Fox Talbot używał techniki papieru solnego, nazwanej też później talbotypią. Natomiast w latach 60. pojawia się nowa technologia, nowy mokry kolodion, który zostaje zebrany w późniejszych manualach, w późniejszych instrukcjach obsługi. Ja tutaj zreprodukowałem instrukcję z 1886 roku. Ta książka jest dosyć już kompilacją wcześniejszych też technologii. Natomiast zobaczmy, jakim sprzętem według książki należało się wtedy posługiwać. Aparat był aparatem wielkoformatowym, drewnianym, zaopatrzonym w miech, umocowanym na takim drewnianym wyciągu. Te aparaty funkcjonowały w historii fotografii bardzo długo, bo do lat 50., 60. XX wieku w pewnych dziedzinach fotografii one się wciąż świetnie spisywały. Natomiast ważny był sposób robienia zdjęć. O metodzie Foxa Talbota wspominałem, natomiast przyjrzyjmy się tym etapom procesu. No przede wszystkim zamieniono papier szkłem. Szkło dawało większą przepuszczalność, gdyż Talbot długo pracował nad udoskonaleniem tej swojej metody i wymagało to na przykład woskowania tych papierów negatywowych po to, żeby przepuszczały więcej światła. Poza tym u Talbota pojawiały się też szczegóły papieru, które były również przekopiowywane. W przypadku metody na szkle takie niebezpieczeństwo nie istniało. Ale fotograf musiał sobie każdą płytę szklaną wyporować wcześniej. Później ją polewał substancją, właśnie od której nazwy pochodzi nazwa procesu mokrym kolodionem, czyli roztworem bawełny strzelniczej w eterze wzbogaconej o solę metali ciężkich, bromków kadmu, jodków kadmu. I tą płytę umieszczał w takim pojemniku z azotanem srebra. Teraz zobaczmy, jak ten proces wygląda w takim filmowym skrócie. Proces rzeczywiście wymaga około 5 minut przygotowań, natomiast tutaj cały proces został zaprezentowany w filmie, który ma jakieś 30 sekund. Zobaczmy. Czyli to jest polanie emulsją kolodionową. Przed każdym zdjęciem należało tak postąpić. Zanurzana jest płyta w azotanie srebra. W 3 minutach jest zaniesiona do aparatu, naświetlony. Ten czas naświetlania wynosił kilkanaście sekund. Wywołana i tutaj to wywołanie jest tak szybkie, prawie jak na filmie. Po 30 sekundach mamy obraz. Później go utrwalamy i tego typu otrzymujemy zdjęcie. Więc z jednej strony jest to całkiem szybki proces, gdyż po kilku minutach otrzymujemy zdjęcie, które możemy ocenić, możemy pokazać, ale z drugiej strony proces, który wymaga przeniesienia w teren bardzo dużej ilości sprzętu, bo trzeba posługiwać się też ciemnią. I w tym czasie, a to są już lata 60. XIX wieku, ten proces umożliwia fotografom dużo łatwiejsze wyjście w teren niż było to dotychczas.
Przed nami jest, widzimy negatyw szklany, bo tak jak opowiadałem, tą emulsję polewano na szkło. W filmie był dla uproszczenia, było szkło o ciemnym podłożu, które daje obraz wprost pozytywowy. Natomiast w większości wypadków robiono zdjęcia na przezroczystym szkle, które wymagało odwrócenia. Tu sobie zobaczymy, jak to zdjęcie wyglądało. Mamy rwący potok w fiordzie, bo mamy norweskiego fotografa Knuda Knudsena i jego zdjęcia, które pokazuję Państwu, znajdują się głównie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bergen. Te negatywy mają rozmiar od 13x18, większość to 18x24, największy to 24x30. Tutaj widzimy tego rodzaju negatyw. Pokazuję zdjęcia z kwerendy, które robiłem w ubiegłym roku właśnie w Bergen. Zwróćmy uwagę, jak pełne szczegółów są te negatywy. Jeszcze za chwilę będzie można zobaczyć zbliżenia. Jeżeli chodzi o zbliżenia, no to zwróćmy uwagę, że czasami to szkło było ręcznie docinane. No dla mnie jako fotografa, który posługuje się tą samą technologią, jest to wzruszające widzieć, że fotograf prawdopodobnie miał kłopot z wciśnięciem szyby do kasety i musiał sobie w terenie czymś ją dociąć. W związku z tym ten proces pełen jest takich uszkodzeń. Knudsen podpisywał swoje zdjęcia. Tutaj mamy oryginalny jego napis, prawdopodobnie sporządzony jakimś olejowym, farbą olejną, malutkim pędzlem. Knudsen przyjaźnił się z malarzami. W zasadzie jego punkt wyjścia do wykonywania zdjęć, bo Knudsen był amatorem, ale też biznesmenem, było wykonywanie zdjęć przedstawiających widoki Norwegii na potrzeby swoich przyjaciół malarzy. Te zdjęcia mają, poza negatywami, które tutaj cyfrowo odwracałem, mają, jeżeli widzimy odbitkę, to mają taki właśnie brązowo-czekoladowy odcień, gdyż one były wykonywane w technice albuminowej, czyli te odbitki były nanoszone na papier albuminowy. No teraz sobie powiększmy takie zdjęcie i zobaczmy, jak dokładne są te fotografie, jak dużej rozdzielczości są te negatywy. Tu widzimy negatyw podwojony, tak zwany stereoskopowy, z aparatu, który posiada dwa obiektywy odsunięte od siebie około 10 cm, mniej więcej o taką odległość jak rozstaw ludzkich oczu. Te zdjęcia oglądano w ten sposób, za pomocą tego rodzaju przeglądarki. I właśnie tego rodzaju fotografia, taka trochę inwentaryzująca, gdzie pokazująca miejsca często odwiedzane, czyli w zasadzie taka fotografia bliska rodzącej się turystyce, ta fotografia stereoskopowa bardzo mocno spopularyzowała tematy krajobrazowe. Tu jako ciekawostkę pokazuję fragment z ówczesnego pisma brytyjskiego, Journal of Photography, gdzie jest spory esej na temat, jak przechowywać materiał. My do dzisiaj głowimy się, jak przechowywać swoje pliki cyfrowe, natomiast ówcześni fotografowie, jeżeli tworzyli dużo prac, no, mieli też ten sam kłopot. No, oni rozwiązywali tak jak Knudsen mniej więcej w ten sposób. To jest jego archiwalna szafa. Z takimi przegródkami negatywy były ponumerowane, skatalogowane przez samego autora. Natomiast teraz popatrzmy na widoki, które z tych negatywów. Czyli mamy, i one są dokładnie podpisywane, mamy miasta, mamy konkretne wodospady. No, powiedzielibyśmy, że to są pewnego rodzaju pocztówki.
Na tych placach też pojawiają się ludzie. To jest, zwróćcie uwagę, grupa dzieci, która stoi, no, powiedzielibyśmy, stoi na wodzie, natomiast one stoją na zamarzniętym fiordzie. Do tych miejsc fotografowie do dzisiaj próbują wracać. Często jak do dzisiaj jakby Knudsen jest inspirującym fotografem dla norweskich miłośników fotografii. No ja miałem przyjemność poza byciem w Bergen też jakby popracować w tej samej technice, w której wykonywał zdjęcia Knudsen, ale nie w tych samych miejscach. To się jeszcze nie udało, zobaczymy, co będzie w przyszłości. Natomiast Knudsen pracował tego rodzaju aparatem. I jeżeli porównywałem negatywy swoje z pracami Knudsena, no to tamte, te oryginały były dużo jakby większej, dużo bardziej kontrastowe, dużo większej jakości. Natomiast w estetyce jakby starałem się tutaj trochę powtarzać mistrza, czyli mamy taką estetykę, której podwaliny stworzyło malarstwo krajobrazowe, gdzie mamy dosyć mocno zrównoważony kadr, bo zwróćcie uwagę, te drzewa w lewym dolnym rogu, w prawym górnym jakby zamykają kadr i też wyważają. Czyli cały czas na razie śledzimy taki wątek fotografii, powiedziałbym, amatorskiej, bardzo blisko związanej z malarstwem. Jesteśmy na północy, europejskiej, natomiast teraz przenieśliśmy się na północ Stanów Zjednoczonych, okolice zachodniego Labradoru. Mamy rok 1867. Wychodzi bardzo fundamentalna książka, kolejny album fotograficzny Williama Bradforda. Bradford jest wtedy całkiem dobrze radzącym sobie malarzem, no i dzięki temu, że jest zbyt na jego prace malarskie, utrzymane w takim duchu malarstwa romantycznego, to są pejzaże z nastrojowym światłem, udaje się Bradfordowi sfinansować wyprawę malarską. On wynajmuje parowiec Panther i podróżuje wzdłuż wybrzeży zachodniego Labradoru, płynąc cały czas na północ, aż do granicy lodu. Swoje zdjęcia i swoje miniaturę obrazów przedstawia w tej książce. Ona jakby bardzo mocno zmieniła w recepcji publicznej postrzeganie północy. No, pokazała ten kraj dziewiczy jako piękny. W zasadzie można byłoby upierać się przy tezie, że ten okres heroicznych wypraw polarnych, tylko z przełomu XIX-XX wieku, czy z początku XX wieku zdobywanie obu biegunów, nie byłby możliwy bez dobrej recepcji, no, unikalności tych regionów polarnych, bo bez takiego akceptacji publicznej nie byłoby możliwe sfinansowanie tych wypraw, bo finansowały je nie tyle rządy, lecz prywatni właściciele. Do dzisiaj fotografie czy Knudsena, czy tutaj Bradforda, chociaż on sam jako malarz nie do końca wiemy, czy wszystkie zdjęcia, czy wręcz przeciwnie. Wiemy, że nie wszystkie zdjęcia są jego rzeczywistego autorstwa. On wynajął na potrzeby tej swojej eskapady malarsko-fotograficznej dwóch też świetnych fotografów. Tego rodzaju fotografie tych regionów północnych, no, stanowią taki marker, do którego odnoszą się późniejsi fotografowie. Tu mamy pracę norweskiego fotografa Christiana Oslunda, gdzie odwołuje się do tych dawnych prac, wykonywanych ponad 100 lat wcześniej, nawet 150, gdzie stara się odnaleźć te same miejsca i zrobić bardzo zbliżone fotografie do oryginału, czasem też występując w roli takiego jako sztafarzu ludzkiego.
te zdjęcia opowiadają o tej przemianie klimatycznej, która się w międzyczasie wydarzyła. Widzimy te zmiany topniejących lodowców bardzo naocznie. Nie jest to recepcja informacji takich ekologicznych na poziomie rozważań naukowych, tylko faktów, które pokazuje fotografia. I te odnoszenie się do przeszłości jest w dzisiejszej prezentacji bardzo ważne. Bardzo wielu fotografów, robiąc zdjęcia krajobrazowe, sięga po pewne wątki z przeszłości. Zaraz opowiem jeszcze dokładniej. Pracujemy, cały czas jesteśmy w tych latach 60., 50. XIX wieku. Pojawiają się tego rodzaju zdjęcia z konfliktu krymskiego. To jest 1856 rok. Roger Fenton jest brytyjskim korespondentem. Brytania jest też uwikłana w ten konflikt. Wykonuje zdjęcia, które moglibyśmy powiedzieć, że to są pierwsze reporterskie zdjęcia wojenne, czyli jakby w historii fotografii raczej zalicza się je do kategorii reportażu. Ale hola hola, zaraz powiemy, no dobrze, jaki tu reportaż, skoro te zdjęcia przedstawiają głównie zaplecze frontowe. Namioty, bazy wojskowe. Oczywiście, poza tymi tego rodzaju widokami pojawiają się zdjęcia ustawiane żołnierzy. Natomiast nie mamy czegoś takiego, do którego byśmy powiedzieli, że jest to w naszym rozumieniu taki reportaż, który pokazuje no, taką krwistą wojnę. No, Fenton nie miał możliwości, żeby tak fotografować, bo te czasy były dosyć, ekspozycje były dosyć długie, sprzęt był trudny do przewożenia, no i to jakby z jednej strony wiemy, że utrudniało dokonywanie takiego zapisu bitwy, w sensie takich wydarzeń. Także Fenton skupiał się na jakby pokazywaniu tego zaplecza. Natomiast w każdym podręczniku historii fotografii jest to zdjęcie. Dolina Cieni Śmierci, tak zatytułowane. Widzimy tutaj kule armatnie, które pokrywają tą drogę. Pojawia się nawet w niektórych opracowaniach drugie zdjęcie, gdzie tych kul armatnich nie ma. Na drodze, są w tym bocznym rowie. No i tak jakby też trudno przypuszczać, które zdjęcie było pierwsze. Czy zostało uprzątnięte, czy jakby te kule zostały ułożone, żeby to wyglądało no, w jakiś sposób. Te zdjęcie zaczęło funkcjonować w momencie publikacji Swoim życiem, bo został właśnie do niego dopasowany tytuł Dolina Cieni Śmierci z poematu, z wiersza, jeżeli dobrze pamiętam, Yeatsa. Jakby zmieniło to odbiór tej fotografii. To jest z jednej strony zdjęcie krajobrazowe, ale z drugiej strony zdjęcie, które syntetycznie opowiada o zawierusze wojennej, o zgliszczach, o umieraniu, chociaż tego wszystkiego nie widzimy na fotografii. Ten sposób fotografowania krajobrazu no jest bardzo ważny. Ja będę jakby w naszej prezentacji coraz częściej do tego się odwoływał. Czyli w latach 50. pojawiły się tego rodzaju obrazy, natomiast fotografia i konflikty wojenne no, trwają dalej. Mamy lata 60. i wojną secesyjną w Stanach Zjednoczonych. Zwróćcie uwagę, że te pocztówkowe zdjęcie Białego Domu wtedy wygląda inaczej. Biały Dom dopiero jest budowany. Zdjęcia były wykonywane po obu stronach konfliktu. Bardziej znane są fotografie ze strony północnej, ale w Bibliotece Kongresu Amerykańskiego można zapoznać się z materiałem, który liczy kilkadziesiąt tysięcy zeskanowanych negatywów.
No i oczywiście znani fotografowie to Matthew Brady, no taki ikona ówczesnej fotografii. Tutaj popatrzmy, jakim sprzętem ci fotografowie wtedy się posługiwali. Jak wspominałem, ten mokry kolodion jest techniką wtedy uważaną za coś bardzo nowoczesnego. Wymagał on przewożenia za sobą no, sporego zapasu szkła, odczynników, no i przede wszystkim ciemni. No to tutaj widzimy ciemnie na wozie. Tu widzimy ciemnię rozstawioną w okopach. To jest ten po prawej stronie taki ciemny, prostokątny taki monolit. Tu mamy reporterów wojennych z ówczesnych gazet w pracy. To jest ich sprzęt, którym przerzucali jakieś swoje rzeczy. No i zobaczmy trochę zdjęć. No, do dzisiejszej prezentacji wybrałem raczej zdjęcia związane z takim pejzażowym tematem. Natomiast tak, ale popatrzmy sobie też na zdjęcia z tego zaplecza frontowego i zupełnie innej machinerii wojennej. Wojna secesyjna jest wojną po raz pierwszy, która odbywa się z wykorzystaniem bardzo mocnej technologii, a zwłaszcza artylerii. To są przenoszone kule na stanowiska artyleryjskie. Tu mamy, o ile pamiętam, to jest moździerz do niszczenia murów obronnych fortów. Mamy statki wojenne. Ten czas jest bardzo szczególny dla rozwoju floty wojennej, bo pojawiają się różnego rodzaju konstrukcje. Tu mamy bocznokołowiec, który jakby bardziej sprawdzał się na rzekach. Tutaj mamy bardzo, powiedzielibyśmy, dziwne okręty, bo one mają są bardzo płaskie, niewiele wynurzają się ponad linię wodną i mają po raz pierwszy ruchomą wieżę, w której zamontowane są działa. Na początku tej wojny, czy jakby pod koniec walki Stanów Zjednoczonych o niepodległość, walki morskiej też z Wielką Brytanią, no, statki miały działa umieszczone po kilka rzędów i prowadziły potyczki płynąc bokiem do siebie, natomiast tutaj pojawiają się wieżyczki. Ta wojna secesyjna używa bardzo nowoczesnej broni, bo jak pokazywałem, zmieniła się broń morska, pojawia się też broń powietrzna, w zasadzie rozpoznanie lotnicze, czy lotnicze, aeronautyczne z balonu. Co jest istotne, pojawiają się świadomości ludzi, bo na przykład Brady z tego rodzaju zdjęć później pokazuje je w formie książki, znowu albumu, wystawy, która wzbudza po prostu totalne poruszenie, bo pokazuje bardzo surowe zdjęcia bitewne, tego rodzaju zdjęcia pozostałości, zgliszcz. I tego rodzaju zdjęcia pojawiają się jako coś istotnego w tej takiej sferze masowej wyobraźni. Ciekaw jestem, co by było, gdybyśmy te fotografie oglądali bez podpisu, bez umiejscowienia, że to są zdjęcia wykonane w latach 60. XIX wieku. Jeśli ktoś z Państwa oglądał film 1917, myślę, że by uległby takiej sugestii, że te zdjęcia przedstawiają ślady I wojny światowej.
No i tak jak rozpoczęliśmy ten kawałeczek historii oglądania zdjęć historycznych z pierwszych konfliktów wojennych XIX wieku kulami Rogera Fentona, to tutaj też mamy fragment miejsca bitwy wysłane dosłownie kulami. Pojawiają się zdjęcia też, które odwołują się wielokrotnie do jakby minionego czasu, bo mamy tutaj nagrobek. Jako ciekawostkę pokażę zrzut ekranu sprzed 4 lat, gdzie na eBay amerykańskim była licytacja autentycznego zdjęcia Matthew Brady'ego. Brady, zanim stał się fotografem wojennym, prowadził w Nowym Jorku bardzo dobrze funkcjonujące studio fotograficzne i tak zdjęcia były wtedy oddawane dla klienta. Misternie oprawione, sygnowane. I tak jak wspominałem, zarówno wojna secesyjna, jak i też obrazy z nią związane w wyobraźni amerykańskiego odbiorcy, amerykańskiego społeczeństwa są głęboko zakorzenione. Takiego dialogu fotograficznego z tymi obrazami podjęła się Sally Mann. Sally Mann stała się znaną fotografką amerykańską w latach 90., kiedy opublikowany został jej album Najbliższa Rodzina. Ona na potrzeby tego projektu wykonała i pokazała później zdjęcia, które przedstawiały jej dzieci, sceny takie wakacyjne, sceny rodzinne, natomiast one były wykonywane dosyć dużym aparatem 8x10 cal. Po zamknięciu tego projektu, bo dzieci już wtedy podrosły, pod koniec lat 90. Sally Mann wróciła do używania dużo starszej techniki, właśnie mokrego kolodionu, i wykorzystała też autentyczny aparat z tamtych czasów. I to, co było unikalne w tym przedsięwzięciu, Sally Mann wracała na miejsca, w którym odbyły się najbardziej krwawe bitwy wojny secesyjnej i tym sprzętem wykonywała fotografię. Zwróćcie uwagę, że te zdjęcia bardzo różnią się estetycznie od tego, z czym najczęściej się spotykamy. One nawet, powiedzielibyśmy, jakościowo ustępują fotografiom autentycznym z tamtych czasów. Pełno tam jakichś chemicznych fragmentów, jakichś chemicznych naleciałości, prześwietleń. Natomiast w sferze estetycznej te zdjęcia takim chemicznym naznaczeniem bardzo mocno przywołują te zniszczenie, tą bitewną pożogę. Lektura tego albumu jest bardzo przejmująca, bo pojawiają się tam zdjęcia z miejsc z bitew, gdzie na przykład porysowania negatywów wydają się układać w jakieś takie ślady pocisku, gdzie pojawiają się jakieś ciemne plamy na niebie, które, no nie wiem, przywołują dymy, gdzie pojawiają się słynne zdjęcie dwa słońca. Zapraszam do obejrzenia tych zdjęć, później linkując prezentację, do której odniesie nie zawarłem w opisie. Ciągle mamy fotografię swoistą, krajobrazową, która odwołuje się do sytuacji lat 60. XIX wieku. No, tutaj w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Polsce mamy w tym samym okresie wojnę, powstanie styczniowe. No. I rola fotografii
jest tutaj bardzo szczególna, bo z jednej strony mamy taką dokumentację początków tej wojny, w sensie tutaj manewrów wojsk rosyjskich, natomiast od fotografii można byłoby powiedzieć, zaczyna się rzeczywiste powstanie, bo jedna z manifestacji wcześniejszych, to mamy 1861 rok, kończy się krwawo, jest 7 postrzelonych, ich ciała są umieszczone w miejscu, gdzie odwiedzają je ludzie, żeby złożyć hołd poległym. To fotografuje Karol Bejrbo, niedaleko ma studio. I tego rodzaju zdjęcia umieszczone w takim panno, tableau, później są kolportowane. Kolportacja tego materiału sprzyja ruchom antycarskim. To razem ze zsyłką powoduje wybuch powstania styczniowego. No i co robił Beyer w czasie powstania? No, Beyer próbował fotografować przede wszystkim osoby mniej bardziej związane z tymi rządami emigracyjnymi. Natomiast też mamy jedyne zdjęcie, ale chyba nie Beyera, gdzie jest fotografowana grupa powstańców. No, Beyer w tym czasie, zanim został zesłany, fotografuje ludzi, którzy udają się do lasu, udają się do walki, no ale i wykonuje zdjęcia takie atelierowe, jak pokazywałem wcześniej. Tutaj mamy jedyne zdjęcie pozowane, gdzie widzimy, które powstało raczej poza studiem. No i właśnie tak zastanawiając się, jak wrócić do tego czasu, bo wiemy, no, Sally Mann bardzo przenikliwie odwołała się do czasu wojny secesyjnej. Ja w 2012 roku rozpocząłem taki projekt, który odwoływał się do czasów powstania styczniowego w Polsce. Bazowałem wtedy na takiej swojej wiedzy kolonialnej z tych manuali. Próbowałem sobie adaptować ekwipunek na takie nasze podlaskie i leśne warunki. Nie odważyłem się, no i to jest mój kolodionowóz u Fentona, no to był to wagon, znaczy konny, który służył do przewożenia wina, no w moim wypadku po prostu tył samochodu zajmowała ciemnia. I w przeciwieństwie do Sally Mann, ja próbowałem głównie robić zdjęcia w czasie rekonstrukcji historycznych. Sally Mann całkowicie ten wątek wykluczyła. Do dzisiaj uważam, że to była świetna decyzja, bo z jednej strony jakby w swoim archiwum mam sporo zdjęć tego rodzaju, które jakby próbują pokazać, jak mogły wyglądać zdjęcia, jakby wyglądały zdjęcia reporterskie, gdyby fotografowie polscy, bo być może takie zdjęcia też były robione, tylko kwestia, czy te negatywy się kiedyś odnajdą, mogli wykonywać w czasie no, walki partyzanckiej. Tu mamy próbę rekonstrukcji no, słynnej grafiki Grottgera, Kucie Kos. Mamy scenę wykonaną w skansenie pod Radomiem. No, zwróćcie uwagę, czym miał być w zdjęciu ta rozpalony kawał żelaza. Tutaj widzimy świetlówkę trzymaną w cęgach. No i taki mamy efekt. Natomiast drugi wątek, który bliższy był
temu, co co zrobiła Sally Mann. Jest to wątek związany z odwiedzaniem miejsc, w których miały miejsce wydarzenia powstania styczniowego. To jest fotografia miejsca kaźni miejsca zwanego Szubienicą tutaj pod Choroszczą. Natomiast pojawiały się na drodze tego rodzaju też miejsca niekonkretne, które jakby odwołują się do wyobraźni. I teraz ten mój projekt dla mnie był bardzo istotną taką wędrówką w czasie i takie przekonywanie się, że jeżeli jakby odwołujemy się do tej sfery zniszczenia, która ma jakąś taką bardzo konkretną, dokumentalny charakter, te zdjęcia potrafią trochę tego przenieść. Zmieniamy trochę czas i sposób wykonywania fotografii. Bogdan Konopka, który rok temu odszedł, no był jednym z najbardziej rozpoznawalnych fotografów, polskich fotografów krajobrazowych. Ja przeczytam króciutki tekst o nim. Bogdan Konopka zaczął fotografować w połowie lat 70. XX wieku, kierując swój obiektyw na miasto, w którym mieszkał, a które zostało zburzone w 70% w czasie II wojny światowej. Miasto o podwójnej tożsamości, Breslau, Wrocław. To, co go interesuje najbardziej, to sfera cienia, zarówno w sensie potocznego oglądu rzeczy, jak i samej natury fotografii. Ale właśnie te fotografie przez lata nie ujrzą światła dziennego, ponieważ nie sprzyjał im klimat polityczny tamtych czasów. Dopiero po ich wystawieniu we Francji w roku 1991 Le Monde uznaje je za rewelację. Konopka dalej konsekwentnie będzie fotografował miasta, w których przyjdzie mu żyć i mieszkać. Najpierw to będzie Angers, a następnie Paryż. Seria Niewidzialne Miasto przyniesie mu międzynarodowy rozgłos po wystawie na festiwalu w Arles w 1994 roku, a za serię Szary Paryż otrzymał Europejską Nagrodę Fotografii Grand Prix w 1998 roku. Wówczas Bogdan Konopka powróci do Europy Centralnej i przemierzy 7 krajów byłego bloku wschodniego, tworząc serię Reconnaissance. No. Zobaczmy trochę jego fotografii. One mają taki bardzo kameralny charakter, mają niewiele elementów w obrazie, są niesłychanie nasycone światłem. Bogdan Konopka, który należał do nurtu fotografii polskiej, ten nurt zwany fotografią elementarną, używał prostych środków. Używał aparatu, z którego zdjęcia przedstawiał w formie stykowej. No, troszeczkę tak jak Fox Talbot, tylko u Konopki był to wybór, u Talbota nieznane były inne metody. Czyli te zdjęcia były niewielkich rozmiarów, jak 2 lata temu w domu fotografii przy Wiktorii była jego wystawa, no to widzieliśmy obrazy formatu 10 na 15 cm głównie, czasami 18 na 24, czasami mniejsze stykówki z aparatu średnioformatowego. Konopka nie zakładał dużej manipulacji, no właśnie na tym miała polegać ta zasada elementarności fotografii. Z drugiej strony znajdziemy fotografię wykonywane w technice wielokrotnej ekspozycji Stanisława Wosia. To również już nieżyjący niestety polski fotograf, znakomicie rozpoznawany za granicą. Te zdjęcia Stanisława Wosia są niezwykłe z innej, pod innym względem. Jeżeli popatrzymy na kilka obrazów, to widzimy, że Woś nie odwołuje się do konkretnego miejsca na Ziemi. Nie, ten pejzaż jest pejzażem natury takiej ogólnej.
Gdyby tak analizować jego fotografie, to można byłoby zauważyć, że pojawiają się wspólne elementy. No, jest światło, jest drzewo, jest gdzieś słońce. Jest też przejście. W związku z tym można byłoby do prac Stanisława Wosia przyłożyć taką miarę określenia świata, jaką stosuje antropologia, która zakłada taka antropologia religii, która zakłada, że w zasadzie wszystkie religie ludzkości mają wspólne wątki. Tymi wątkami jest dzielenie przestrzeni na sakrum, profanum, na wyszczególnienie w tej przestrzeni takich miejsc, które można byłoby nazwać miejscami bardzo szczególnymi. Przez te miejsca, którymi mogą być wielkie drzewa, wzgórza, jakieś mega struktury kamienne, dochodzi do połączenia między właśnie sferą ziemi a sferą nieba. To tam przechodzą właśnie te osie kosmiczne, Axis Mundi. I popatrzcie, że ciągle mamy do czynienia z pejzażem, natomiast zasięg rozumienia, odbioru tego już jest bardzo szeroki. Zobaczmy teraz fotografię amerykańskiego autora Jeffrey'a Guskiego. Dosyć szczególny fotograf, gdyż w tym gronie Sally Mann, Bogdana Konopki, Stanisława Wosia jest to fotograf, który można by powiedzieć, że jest fotografem amatorem, ponieważ Jeffrey pracuje jako lekarz w tym dziale pomocy emergency i jakby nauczył się fotografować trochę z przypadku, natomiast jak pisze we wstępie do tego albumu, poraziła go obecność wspomnień, obecność, kiedy odwiedzał Polskę i oglądał obóz w Płaszowie, ten obóz, w którym rzeczywiście miała się dziać, w którym działa się lista Schindlera. Te wspomnienia związane z zagładą narodu żydowskiego w Polsce wywołały w nim wstrząs. On na potrzeby takiego projektu, który jakby miał wtedy swoje u niego mentalne rozpoczęcie, nauczył się fotografować, używał mało obrazkowego aparatu, jeżeli dobrze pamiętam, to Nikon FM3. I właśnie, wracał kilkakrotnie do Polski, jak pisał dalej, starał się wybierać momenty w roku, gdzie ten klimat był dla niego najbardziej przykry. Może to takie trochę naiwne porównywanie się w cierpieniu z tymi ludźmi, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, ale tak sobie to życie utrudniał i fotografował ślady pozostałości po diasporze w Polsce. Czyli tutaj mamy wmurowane w ziemię kawałki nagrobków. Tu takie lapidarium. One są dokładnie w książce opisane, gdzie zostały wykonane te fotografie. Opuszczone synagogi, opuszczone domy modlitewne, mykwy.
Zwróćcie Państwo uwagę na ten ukośny element po prawym górnym rogu. To jest ślad po mezuzie, czyli to takim fragmencie, gdzie jest zwój ręcznie przepisany z tory, zamknięty w takim opakowaniu, często też z literami, który za każdym razem, kiedy pobożny Żyd wchodził, wychodził, on dotykał do tego, jakby wymawiając błogosławieństwo. No i jakby już mezuzy nie ma, natomiast widzimy jej tylko ślad. Te wcześniejsze prezentacje odwoływały się do takich wielkich wydarzeń, które naznaczyły zniszczenie. Natomiast szukając dalej wątków, które możemy gdzieś tutaj odkryć wokół Białegostoku, chciałbym pokazać kilka zdjęcia z dwóch miejsc. Jednym nim jest wieś Hieronimowo, za Michałowem. Zdjęcia te były robione w czasie jednego z plenerów z grupą fotografa i też później sam wracałem. Robiąc te zdjęcia, ewidentnie odwoływałem się gdzieś tam w wyobraźni do fotografii Guskiego. W Hieronimowie jest pałac, który został zniszczony w czasie II wojny światowej. Ten pałac z jednej strony jest wykorzystywany przez fotografów ślubnych, no z drugiej strony jest to taki żywy dowód II wojny światowej, ponieważ na murze często widać podstrzeliny od kul karabinowych. Mieszkańcy tej wsi mówią, że Hieronimowo ma dwa pałace. Jeden to jest ten szlachecki dwór, natomiast drugi to są dwa bloki, które zostały praktycznie ukończone w 1989 roku, ale ta przemiana ustrojowa spowodowała, że nie zostały one zamieszkane. Obecnie są tak ogrodzone takim metalowym parkanem. Praktycznie wszystko, co nawet wtedy było, kable zostały wydrapane ze ścian. No a okolice, jeszcze takie te techniczne zabudowania służą ludziom jako takie zewnętrzne, nie wiem, miejsca do przechowywania rzeczy. Szukając jeszcze bliżej, chciałbym pokazać inny cykl, który również był inspirowany pracami, no właśnie, czy Górskiego, czy Bogdana Konopki. Mianowicie ten cmentarz na Wygodzie z końca, gdzie są też groby żołnierzy niemieckich z I wojny światowej.
Przedstawiłem Państwu bardzo obszerną, wydaje mi się, taką kolekcję zdjęć pokazujących fotografię krajobrazową innej natury niż jesteśmy może częściej przyzwyczajeni. Wydaje mi się, że to powinno ułożyć się w naszych głowach. Przy następnym spotkaniu spróbujemy zmierzyć się z taką fotografią krajobrazową natury impresyjnej, gdzie jest fotograf bardziej uwrażliwiony na zmianę oświetlenia, na taką atmosferyczność tej fotografii, ale o tym wkrótce. Natomiast o 19:30 zapraszam Państwa na platformę do wideokonferencji Zoom. Spróbuję pokazać, jak należy w taki podstawowy sposób obrabiać zdjęcia krajobrazowe. No i zobaczymy, ile możemy zmienić, posługując się podstawowymi narzędziami programu Camera Raw. Także zapraszam i dziękuję za ten wykład. Do zobaczenia o 19:30.